Ksiądz biskup Edward Dajczak podczas swojej wizyty w Czarnem odbył wiele spotkań z wiernymi, odwiedził szkołę, zakład karny, zakłady pracy, a także spotkał się z czarnieńskimi samorządowcami. Chciałbym bardzo powitać Jego Ekscelencję księdza biskupa na naszym tutaj terenie. Co prawda dla księdza Włodzimierza to jest taki sprawdzian, bo to jest wizytacja. My jesteśmy w całkiem innej sytuacji, gościmy księdza biskupa. Z wizytą. Fenomen księdza biskupa jest tak wielki, o czym oczywiście młodzież wie, a ja Państwu chciałbym uświadomić, chociażby przez przygotowaną taką krótką charakterystykę imienia, bardzo krótką charakterystykę imienia, Edward to mężczyzna bardzo wrażliwy i uczuciowy, o dużym poczuciu indywidualności, zawsze lubi chodzić własnymi drogami. Imię pochodzi od staroangielskiego słowa ed, czyli dobrobyt, pomyślność i szczęście, a także wart, czyli obrońca, opiekun, strażnik. A całość imienia oznacza więc osobę, która cieszy się dobrobytem i jest w stanie zapewnić obronę i opiekę innym. I my właśnie o taką obronę i taką opiekę prosimy księdza biskupa. Bardzo dziękuję za to, że Państwo macie ochotę na to spotkanie, że chcieliście. A ja powiem już tak teraz zupełnie szczerze, jaka jest intencja tego, który przyszedł do Państwa, biskupa. Na spotkaniach grup, czasem w parafii, gdziekolwiek, powtarzam słowa, które bardzo głęboko wierzę. Każda społeczność, które wydają się być truizmem, każda społeczność, która ma funkcjonować dobrze, albo jeszcze nawet osiągać jakieś tam sukcesy w rozwoju społecznym, potrzebuje ludzi, którzy spełniają rolę inspiratorów i są jak lokomotywa, która ciągnie. Jak jest ważny samorząd, to proszę Państwa, doświadczyłem tego wiele lat temu. Ja mieszkałem na granicy województwa wielkopolskiego i ziemi lubuskiej, na ziemi lubuskiej. I mieszkałem na granicy dwóch światów, kiedy się kończyła epoka socjalizmu. Zobaczyłem, jak wyglądają dwa różne światy. Ponieważ w tej części, poza przeddawna granica Polski, między Zbąszyniem a Zbąszynkiem, takie dwa miasta graniczne, dawne niemieckie i polskie, miałem bardzo blisko do tej granicy. I kiedy powstawał pierwszy samorząd, po drugiej stronie żyło jeszcze trochę ludzi, starszych ludzi, którzy doskonale pamiętali Wielkopolskę przedwojenną. Pamiętali, jak funkcjonował samorząd, pamiętali o tym wszystkim, więc zbierali po tych miejscowościach, wsiach, gdziekolwiek, zbierali tych młodych ludzi, którzy tego nie pamiętali, i były takie swoiste lekcje, naprawdę lekcje samorządu, jak jest ważny, jakie ma znaczenie. I proszę mi wierzyć, odpowiedzialne wybory po stronie Wielkopolski i bardzo często kompletnie porozbijane wybory po drugiej stronie. Potem dopiero trzeba było się nauczyć, że tamten samorząd przez te lata zrobił bardzo wiele, a ten nie zrobił nic. Dopiero ludzie się połapali, po co jest samorząd. Nie wiedzieli. Po prostu nie wiedzieli. Nigdy po tej stronie nie mieli doświadczenia. Wystarczyło kilka kilometrów i byliśmy w dwóch światach. Szczególnie w pierwszej kadencji samorządowej. Potem powoli to się zaczynało budzić. Budziła się odpowiedzialność, budziło się zrozumienie tego, co się stało. Ja, widząc to, jako taki, no, jeszcze wtedy o wiele młodszy człowiek niż dzisiaj, ale już dorośle patrzący na świat, zobaczyłem, co to znaczy, sam dopiero doświadczyłem, co to znaczy społeczna odpowiedzialność
I te wszystkie kwestie, które Państwo znacie, ja nie będę tu przecież robił wykładu. Chciałem tylko Państwu powiedzieć, że stając tu przed Państwem, ja przed chwilą byłem u nauczycieli i to jest dla mnie pewna analogia. Tak jak mam ogromny szacunek do nauczycieli i wiem, co to znaczy nauczyciel w spotkaniu z młodym człowiekiem, wiem z własnego doświadczenia, tak samo wiem już w tej chwili, poprzez kontakty wiele, jak istotna jest Państwa rola w tym wszystkim, co się dokonuje w środowisku, w którym jesteście. I jeżeli ja mam stanąć przed kimś i powiedzieć wyrazy szacunku i wdzięczności w tym mieście, no to właśnie w tym miejscu dziękuję, że mogę. Bo chciałem to Państwu powiedzieć, że tak to naprawdę jest. Ja mówię to z głębokim przekonaniem. Zawsze będzie tak, że jakaś część naszego społeczeństwa, a szczególnie w tym momencie tutaj, gdzie byli przez całe lata, byliśmy wszyscy trochę unieszkodliwieni, nie uczyliśmy się tego, nie uczyliśmy się odpowiedzialności społecznej, nie uczyliśmy się służby społecznej. To wszystko było jakoś w jakiś dziwny sposób traktowane. To teraz się kształtuje. Będzie się kształtowało i zmieniało razem z pokoleniami. To jest najnormalniejsze w świecie. Ale w tej chwili to jest właśnie tak. I jeżeli chciałem tę chwilę z Państwem spędzić, zabrać Państwu trochę czasu, to chciałem powiedzieć, proszę przyjąć naprawdę ode mnie wyrazy uszanowania, szacunku. I chciałem Państwu życzyć naprawdę takiego dobrego czasu, w którym tyle, ile będzie można. Wy jesteście też Państwo uwarunkowani wieloma rzeczami. Nie jesteśmy cudotwórcami, w samorządzie też tak jest. Trzeba się liczyć z wieloma uwarunkowaniami i nie wszystko można, bo są różne takie czy inne sytuacje. Ale tyle, ile można, w sensie takim maksymalnym. To jest dla Państwa zadanie, dzieło, ale też poczucie jakiejś satysfakcji i radości, że się coś zrobiło dla tego społeczeństwa. Więc dziękując za to spotkanie, bardzo Państwu życzę takich dobrych doświadczeń, dobrych natchnień, dobrych dzieł tutaj w Czarnym i w gminie. Niech to się przekłada na dobrobyt, radość, szczęście wielu ludzi, którzy są zależni od tego też, jakie są decyzje i jakie są dzieła również samorządu. I z całego serca Państwu tych dobrych dzieł życzę. Dziękuję bardzo. Nie, no takie podstawowe, jak ktoś ma rodzinę i sam pracuje, to jest ciężko utrzymać z tej kwoty. Ja wiem, że te 500+ coś tam ludziom pomaga, ale to i tak pomimo to, że to ludziom, no, ludzie nie chcą się wiązać z zakładami pracy. Dlaczego zostawiają pracę, tak? Nie wyjdą do pracy tu, dwa razy tam dostaną tą pensję, ale on rezygnuje z tej pracy, no bo nadmiar tej pracy jest, bo generalnie trzeba u prywaciarza pracować, tak? Że to trzeba podać pracę i szczerze pracować, tak? A znowu jest płaca mała. Jest część ludzi, to nie wiem, statystycznie może to jest obliczone, część ludzi, którzy jeszcze nie wyszli z tego syndromu bezrobocia, który zaistniał, kiedy tak nagle i w sposób taki, no myślę, że jednak nieprzemyślany, zlikwidowano Państwowe Gospodarstwa Rolne. Tu na tym terenie to nagle zostało ogromnie wiele ludzi. Ja teraz rozmawiam na przykład z samorządami gminnych, gdzie są typowo wiejskie na przykład gminy. Takie typowe, gdzie są wiejskie. I oni mówią, że jest cała grupa ludzi, która nie chce podjąć pracy albo podejmuje w taki sposób. W Koroszalinie jest jeden z panów, który prowadzi firmę produkując urządzenia medyczne. To jest dobra firma, ma z Amerykanami kontrakty i on gdzieś tam, jest taka mała miejscowość, nazywa się Wielin, tam jest śliczny kościółek, taka maluteńka wioska. I on tam jest jeziorko, kupili sobie kiedyś tam kawałek ziemi i jadą wypoczywać. Jadą tam odpoczywać po prostu na tę wieś. No i żal mu się zrobiło, bo tam mieszka tych ludzi troszeczkę, pracowali w Państwowym Gospodarstwie Rolnym, więc bierze ich do siebie do pracy.
bierze ich do siebie do pracy i uzbierał tam tych pięciu panów, przeszkolił ich, przygotował wszystko. No i najpierw przychodził brygadzista i skarżył się, że mówi: szefie, czy oni są na specjalnych zasadach chronieni, czy ja mam ich gonić do pracy, bo nie chcą pracować, uznają, że to nie wiadomo, co się od nich wymaga. No i tak przetrzymali, ja nie wiem teraz, żeby trzeba miesiąc przepracować, jak się zwolni, że wraca zasiłek, czy jak to jest? Trzeba 35 dni przepracować, żeby mieć zasiłek chorobowy. Ale jak zwolnią, na przykład jak poszedł do, kończył się zasiłek, poszedł ktoś do pracy i został zwolniony. To ja nie wiem, czy to miesiąc, czy więcej. 3 miesiące, czy 3 miesiące, między urzędem być może pracy. 3. W każdym razie oni wiedzieli, ja tego nie wiem, ale oni doskonale wiedzieli. No, oni lepiej uznają przepisy. Przepracowali u tego pana, wytrzymali to wszystko. Przepracowali do tego momentu, jak mogli dostać zasiłek i przyszli do niego i mówią tak: szefie, niech szef nas teraz zwolni, bo my sobie odpoczniemy. Jak nam się skończy zasiłek, to my się do pana zgłosimy. I on mówi: idźcie wy w pierony, ale to jest kolej mentalność. Dostali naprawdę przyzwoitą pracę i zupełnie przyzwoite, bo akurat mi powiedział, tak jakoś tam próbował pomóc im, bo to taka malutka wieś, tak trochę po znajomości. I mówi: nie da rady, mentalność jest tak fatalna, że jakbyś się dorobił tego zasiłku, to chciałby sobie odpocząć z pół roku czy ileś. Poprzednia rzeczywiście coś ustrojowa, wyuczona właściwie taka bezradność praktycznie, gdzie rodzice przekazują to niestety dzieciom. Kiedyś rejestrując się w Urzędzie Pracy, synu, patrz co ja robię, bo ty będziesz robił to sam, zabiegając o zasiłek. I to będzie po prostu trudne do zmienienia. Wracając do tego, o czym tutaj Janusz sygnalizował, no będzie średnio, delikatnie mówiąc, nie najlepiej, dopóki nie zmienimy tego układu, że jedni mówią 2/3, drudzy mówią 3/4 Polaków zarabia poniżej średniej płacy Polski. To jest efekt tego. To jest efekt po prostu wyjazdów. Ekipy polityczne zmieniające się mogą wiele deklarować, ale po prostu dopóki przeciętny Polak przeciętnie lepiej nie będzie zarabiał, dopóty będzie miał motywację wyjazdu i tego nie zatrzymamy niestety. I no, tutaj jest problem w związku z tym z naszą demografią. To znaczy my jako gmina niczym się nie różnimy na tle innych gmin. Po prostu w tej chwili mamy, no, według ostatnich danych końca roku, 9154 osoby i praktycznie z roku na rok, to jest tendencja ostatnich lat, około 50-60 paru osób, liczba mieszkańców nam się zmniejsza. Więc naród, który nie rozwija się demograficznie, to nie ma swojej perspektywy. Plus oczywiście eurosieroctwo, plus demontaż rodzin, rozpadanie się, bo jeżeli jedno pracuje... W momencie, tutaj... kiedy się rozjeżdżają, wszyscy nie możemy wyjechać. Na szczęście zostaniemy tu i będzie dobrze. Proszę. My dość mocno tutaj jako samorząd radni pracujemy nad zabytkami sakralnymi, które są w naszej miejscowości. I tak próbujemy, staramy się złożyć różnego rodzaju programy, ale słyszymy, że kuria też chce złożyć program unijny, a mamy taki kościółek między innymi w Sierpowie, mamy w Nadziejewie, mamy w Raciniewie. No Czarny mamy wyremontowany, ale to... Ale jaki piękny. No tak, i to wszystko ryglowe i tak się zastanawiam, czy wspólnymi siłami nie powinniśmy jednak te pieniążki pozyskać, bo jak my tego nie pozyskamy, to... Wiele zabytków pójdzie. Tak. Nie mamy szans, w sensie diecezjalnym, nie mamy szans. Na przykład są naprawdę przepiękne kościółki, a wokół jest 100 ludzi, albo tam 90 parę. Nie ma możliwości. Tym bardziej, że zabytek sakralny niestety generuje też większe wydatki pieniędzy, bo tak, musi być projekt, który kosztuje, nie ma zmiłuj, bez tego nie uznają. Dalej, jak się rozpoczyna pracę, to musi być firma z certyfikatem, nie może każda firma prowadzić remontu. To wszystko generuje od razu pieniądze i czego można inaczej zupełnie, nawet w Czarnym widać, jak się chce coś zrobić w kościele świętego Józefa, to wystarczy mieć trochę pieniędzy, można przywieźć żyrandole i nie trzeba pytać na przykład konserwatora, czy można.
albo poprawić okno, albo coś zrobić. Tutaj niestety bez stempla konserwatora wszystko jest przestępstwem i natychmiast się wchodzi. Ale to jest dobra myśl. My musimy się rozejrzeć, jakie są jeszcze możliwości ewentualnie wchodzenia. Żebyśmy się dobrze zrozumieli, czy rozchodzi o to, że kuria też pisze te wnioski o dofinansowanie na zabytki, a oprócz tego samorządy robią, żeby nie wyłączało jedno drugiego, aż iść dwutorowo, a wtedy się na pewno więcej pozyska. Bo tak ktoś można może stracić. Można się wyminąć. Niepotrzebnie tak, można się wyminąć. Bierzemy. Tam, gdzie nam dają, bierzemy. Identyczną sytuację mamy też w Binczu, gdzie w parku historycznym jest grota, która pozostała po dawnym klasztorze i to chcemy poprzez i fundusz sołecki i mieszkańcy zbierali pieniądze i my jako samorząd pomóc. No, okazuje się, że wielu takich możliwości dużych nie mamy, bo sam projekt gdzieś tam, czy renowacja by kosztowała około 100 tysięcy i trzeba te pieniądze nazbierać. I praktycznie szukamy różnych możliwości, żeby to odrestaurować i różnego rodzaju takie porozumienia tworzymy, ale miejsce na pewno warte i miejsce, które gdzieś tam, miejsce pielgrzymek. Jest piękne, miejsc takich pełno. Ja aż nieraz podziwiam, jest maluteńka wioseczka i to w różnych częściach. Mała wioseczka i albo piękny gotycki kościół, naprawdę perełka, nieduża taka, ale to wszystko dzisiaj po tych latach, a szczególnie te szachulcowe, one były jednak przewidziane na określony okres, do nawet chyba 100 lat, czy nawet nie wiem, i one były tak budowane, że one więcej nie pociągną. A mają o wiele więcej lat i ten szafulec ma to do siebie, że drewno to wszystko zaczyna butwieć, zaczyna się sypać i to są problemy poważne, bo jest problem z pozyskiwaniem, jakiejś pomocy, ale to macie Państwo rację, że to musi być jakoś synchronizowane, inaczej się będziemy niepotrzebnie rozmijali albo nawet zderzali i tworzyli jakieś... Można wszystko stracić. A my naprawdę mamy takie perełki z 1668 roku w Sierpowie, Nadziejewie, które to wręcz wymagają od nas. A są naprawdę... Tak, wymagają potrzeby remontu. I kiedy gdzieś czyta się w historii, że społeczeństwo poprzednie potrafiło w jeden rok wybudować, a my tego nie potrafimy wyremontować przez ileś tam lat, to człowiek zastanawia się, w czym tkwi problem. Tak jest. Panie Burmistrzu, proszę Państwa, ja wiem, że już chyba przesadziłem, że gość jest... Nie. Jeszcze kogoś trzeba tu będzie wyspowiadać. Gość jest... Ale ja chcę coś powiedzieć. Gość jest mile wspominany, jak przed czasem wyjdzie. Jest mile i wspominany. Bardzo serdecznie dziękuję i naprawdę życzę Państwu wielu takich dobrych dzieł i dobrych pomysłów, bo to... No tak, to o czym mówimy. Problemów nam nie brakuje i zdaje się Państwu też nie zabraknie w rozwiązywaniu, a tyle, ile można i maksymalnie jak się da, trzeba to robić, bo to potem owocuje jednak jakimiś społecznymi dziełami. Ja widzę wyraźnie, coś gdzieś się dobrego dzieje, wokół tego zawsze się zbiera trochę ludzi, wybudzają się niektórzy. Naprawdę, ludzie, pomimo że z trudem, ale w różnych dziełach wybudzają się, ja to widzę. Ktoś taki drzemiący trochę nawet społecznie, gdzieś tam wciągnięty przez kogoś, nagle odkrywa, że to wcale nie jest tylko trud, ale też jest jakaś satysfakcja, jest jakaś radość, powstaje jakieś dobro. I to jest nasze wielkie zadanie, wielkie dzieło, więc będziemy próbowali. I też radość. Bardzo Państwu dziękuję, sukcesów życzę i dobrych społecznych dzieł i niech Pan błogosławi. Dzięki za spotkanie. W dzisiejszym spotkaniu z biskupem uczestniczyli urzędnicy, radni, osoby, które były zainteresowane właśnie spotkaniem, z rozmową, z wymianą myśli na temat naszego miasteczka, naszej gminy. Jakie tematy się przewijały na tym spotkaniu? No te tematy, które głównie nas, z którymi głównie się borykamy, a mianowicie problemy związane z młodzieżą,
młodzieżą, która wyjeżdża za granicę, z bezrobociem panującym, a także z sprawami typowo związanymi z obiektami naszymi sakralnymi, które wymagają wielu inwestycji, nakładów, pozyskania środków zewnętrznych i mówiłem tutaj o kościołach i w Sierpowie, i w Nadziejewie, i w Racinewie, to co jest naszą chlubą naszej ziemi. No jednoznacznie widzi taką potrzebę wspólnego działania, abyśmy razem z diecezją samorząd pozyskiwał środki na nasze kościoły, które znajdują się w gminie. Przewijał się temat braku ludzi do pracy w gminie Czarne. Tak, pojawił się problem. No, wynika to jednoznacznie z stawek, które są proponowane osobom, które pracują. Cały czas wskazywano, że jednak te płace są zbyt małe i z tego też powodu mieszkańcy nie zawsze chcą pracować tutaj na terenie naszej gminy. No przede wszystkim to było spotkanie z wieloma wspaniałymi ludźmi, to chcę podkreślić. Dla biskupa, który się zjawia w parafii, jest to okazja jakby podwójna. Pierwsza to jest spotkanie z tymi, którzy są w niedzielę w kościele, stąd na każdej mszy świętej biskup mówi kazanie, chce coś przekazać tym wspólnotom, a równocześnie jest okazją równocześnie do tego, żeby trafić do różnych wspólnot. Stąd na przykład ściśle kościelne, grupy modlitewne. Byłem w szkole, spotykałem się z młodzieżą ponadgimnazjalną, z młodzieżą w gimnazjum. I jesteśmy teraz, jak widać, w Urzędzie Miasta i Gminy i równocześnie miałem okazję porozmawiać i tak pięknie i z zatroskaniem z radnymi, z panem burmistrzem. To są wszystko takie chwile, kiedy staje się twarzą w twarz, kiedy biskup ma szansę usłyszeć też. Nie tylko coś powiedzieć, usłyszeć. Ja myślę tak, że Czarne jako środowisko ma wiele takich zdecydowanie bardziej pozytywnych elementów niż dookoła. Naprawdę, choćby pierwsza sytuacja, która jest, to jest większa możliwość pracy. Środowisko, które jest trochę żywsze niż wszystkie dookoła miejscowości i wioski. Dalej, ta struktura taka trochę cywilno-wojskowa, która istnieje, też ma pewne dobre owoce. Natomiast no, słyszę to, co słyszę dookoła, że trochę ludzi ubyło. Że trochę było młodych ludzi. To jest zatroskanie każdego środowiska, parafii, diecezji, samorządu, że gdzieś tam było młodego pokolenia, że zastanawiamy się nad tym, jak zrobić, żeby zostało ta. Następowanie pokoleń ma pewne prawa. Ale ja myślę, że jak się patrzy na Czarne, to ta możliwość pracy, bo ona jest większa niż w tego typu miejscowościach. Ja mogę powiedzieć spokojnie, że jak porównuję miejscowości, to ona tu jest większa. Ona powoduje, że mimo wszystko chyba zatrzymało tu się trochę więcej ludzi. Natomiast generalnie rzecz biorąc, jesteśmy regionem, któremu się zmniejsza ludność. Zdecydowanie. Jeżeli jest na przykład praca, to nie dostaje ludziom w tym sensie, że zarobki są mniejsze niż na przykład w większych aglomeracjach, ośrodkach. To wszystko rzutuje, generuje też taką sytuację, że ludzie troszeczkę bardziej przebojowi, zdolniejsi, mający trochę więcej takiej samodzielności, no jednak szukają gdzieś miejsca lepszego od w sensie materialnym nawet bycia, to jest pierwsze. Ale też spotkałem ludzi i to jest jeszcze takie bardzo dające nadzieję, że którzy zostają tylko dlatego, że tu już jest ich miejsce, że mówią, to jest mój dom, to jest mój świat, ja tutaj chcę być, mam swoją pracę, jest mi zupełnie dobrze, radzimy sobie i nie chciałbym, czy nie chciałabym stąd wyjeżdżać. To jest dobry sygnał, bo jesteśmy tu wszyscy pozbierani przez te powojenne lata. Jeżeli ludzie mówią, tu jest mój dom, to już są dobre sygnały. Spotkałem tu tylu otwartych i dobrych ludzi, tylu chcących coś zrobić. Na przykład spotkałem się też w parafii, w strukturze czysto parafialnej z ludźmi, którzy dbają
dbają o Kościół, chcą, starają się. Różne aspekty tego rozwoju, czy duszpasterskie, czy materialne nawet, upiększanie. I oni traktują to już, to jest nasza parafia, nasze środowisko. Ja generalnie wyjeżdżam z Czarnego z takim, no w takim klimacie nadziei na dobre rzeczy.